Cześć kochani, z tej strony Klaudia Klatek. Dzisiaj tutorial z makijażem na Halloween. Specjalnie dodaję go prawie 10 dni przed Halloween, żebyście mogły przygotować się, kupić sobie potrzebne produkty. Jeśli ktoś z Was wybiera się gdzieś na Halloween i szuka dość prostego tutorialu na efektowny makijaż, to właśnie w dzisiejszym filmie zobaczycie, jak to zrobić. Okej, nieco się do Was przybliżyłam, żebyście miały fajniejszy podgląd na wszystko, co będę robić. To będzie trochę moja taka improwizacja. Mam w głowie pomysł, przeglądałam trochę inspiracji, z których co nieco podpatrzyłam, ale jakby cały makijaż nie będzie w 100% odzorowywany na jakiejś innej pracy, także to będzie taka moja inwencja twórcza. Zaczynamy sobie od wymieszania produktu takiego rozświetlającego z Sinskin. To są takie dropsy, to jest odcień 0,63. I wymieszamy sobie te dropsiki z podkładem. Podkład L'Oreal Trumacz, odcień 2N i mieszamy sobie te dwa produkty. Okej, mamy podkład i do tego dorzucamy pompeczkę tych dropsików. Uuu, leje się, muszę szybko sobie to rozblendować na dłoni. I po co to robię? Po to, żeby uzyskać taki opalizujący efekt podkładu. Żeby on nie był w 100% beżowy, tylko żeby wpadał w takie różne ciekawe tony. I zaczynamy aplikację na buźkę. Nie patrzcie na mojego pazura, w którym nakładam podkład. Złamałam go. Musiałam go spiłować, ale na szczęście jutro już idę na nowe pazurki, także będą uratowane. No i rozprowadzamy. Po podkładzie pora na korektor i będę go nakładała standardowo, tak jakbym robiła zwykły makijaż, czyli pod oczy, na środek noska, środek brody i środek czoła. Następnie klasycznie gąbeczką. Wklepujemy, rozprowadzamy. Lubię bardzo ten okres halloweenowy, lubiłam robić charakteryzację. Jedna już jest na moim Instagramie. Filmik z tutorialem innej charakteryzacji. Jeśli ta Wam nie przypadnie do gustu, to może ta, która jest na Instagramie, Wam się spodoba. Także zerkajcie koniecznie. Korektor, którego używam, to korektor Snubbly. To jest ten z serii Close Up i odcień to Light Ivory. Pięknie pachnie takim kokosem i ma bardzo dobre krycie, bardzo mocne. Do charakteryzacji jest wprost idealny. Zaczynamy od użycia bronzera. Biorę taki dość precyzyjny pędzelek kuleczkę i będę nakładała ciemny bronzer. Ja właśnie będę brała ten z paletki od Maybelline. Paleta nazywa się Face Studio Bronze. I tym brązowym rysujemy sobie takie zagłębienia jakby. Ten makijaż to będzie coś w rodzaju klauna, coś w rodzaju czaszki. Więc rysujemy coś takiego po obu stronach czoła. Nieco większym pędzlem teraz będę wypełniała sobie tą część, którą wyrysowałam takim samym brązem. Teraz biorę paletkę z Makeup Revolution i tutaj w niej mam czarny cień. Nakładam trochę tego czarnego cienia i podkreślam tutaj te zarysowania tych kości. Delikatnie cieniuję ten czarny kolor, łącząc go z brązowym. Ale chcę, żeby pozostał jednak ten taki mocniejszy zarys. To samo robię oczywiście po drugiej stronie. Czas na czarną kredkę do oczu. Tutaj mam Maybelline Tattoo Liner i nim precyzyjnie obrysowuję całą część tych kości. Następnie tym ciemnobrązowym kolorem podkreślamy oczodoły. Czyli nakładamy sobie cień na całą powiekę ruchomą i podkreślamy te oczodoły, czyli te wgłębienia, gdzie są osadzone nasze oczy. To samo robimy po drugiej stronie. I kiedy, słuchajcie, mamy już coś takiego, znowu sięgamy po czarny cień i tym czarnym cieniem delikatnie cieniujemy brzegi. Następnie z paletki Max Mo będę używała tego takiego złotego jakby pigmentu, brokatu. I nakładam sobie go tutaj na ruchomą powiekę. Nie musimy jakoś bardzo dbać o to, żeby to było jakieś bardzo precyzyjne, bo to jest makijaż halloweenowy i jakby jak coś się rozmarzy, coś będzie nierówno, to tutaj nic się nie stanie. Po prostu tak muskam sobie powiekę tym złotym cieniem, żeby dodać taki akcent po prostu świecącego na oku. Następnie brwi. I brwi, słuchajcie, będą tak śmiesznie rozpoczęte, ponieważ zrobimy tutaj takie półkola przy oczach. I teraz rysujemy sobie brwi. Brwi będą takie dość mocne, czarne. Delikatnie na tych brwiach też robię takie ala jakby włoski, coś w stylu takiego krzyczastego zakończenia tych brwi. Mam nadzieję, że ten tutorial będzie dla Was prosty. Tak się staram, żeby to było proste do odtworzenia dla Was. Na Instagramie jest nieco trudniejsza wersja, bardziej wymagająca, bardziej precyzyjna. Tutaj coś prostego dla Was i mam nadzieję, że tak też będzie
się udało to zrobić. Okej, tak, mamy na razie taki szablon. Teraz zajmujemy się kośćmi tutaj jarzmowymi. Bronzer, pędzel i lecimy. Teraz znowu biorę czarny cień i nim delikatnie podkreślam kontur. Teraz poza kamerą wytuszuję sobie rzęsy, narysuję kreskę i przykleję sztuczne rzęsy. Jak ktoś z Was jest zainteresowany, jak to robię, to na moim kanale w serii Lekcje Makijażu znajdziecie już, jak narysować kreskę, jak wytuszować rzęsy, a już jutro, w najbliższy czwartek, pojawi się lekcja makijażu z tym, jak przyklejać sztuczne rzęsy, także po prostu robię to poza kamerą, żeby bez sensu tego filmu nie przedłużać. Teraz podkreślamy nosek, robimy taki charakterystyczny dla wszystkich czaszek nosek. Na pewno kojarzycie ten kształt. I zrobimy tak, że po środku zostawiamy pustą, a wokół obrysowuję na czarno. I teraz, moi drodzy, usta. Będziemy robić takie usta klasyczne dla czachy, czyli dość szeroko zakończone, no i ze szwami. Także czarna kredka w ruch i zaczynam od wyznaczenia tych takich brzegów. Okej. Na razie robimy coś takiego. Teraz sięgam po czerwoną szminkę. Tutaj mam z Maybelline odcień 385. Wypełniam czerwoną szminką ten zarys. Zobaczcie, jaka soczysta czerwień. Specjalnie oczywiście powiększyłam usta, żeby wyglądały na większe i pełniejsze. I teraz będziemy robić coś super. Ta pomadka nie ma wykończenia matowego, czyli bez problemu do niej przykleimy brokat. Także bierzemy się do roboty. Mam brokat z Makeup Revolution, taki sypki. I wysypę sobie go na dłoń i przykleimy do ust. To jest taki czerwono-różowy odcień. Teraz biorę farbki. Mam takie farbki z Makeup Revolution. Będę używała czarnego koloru, czarnej farbki. I nim zaznaczę wyraźniej zarys moich ust. Dokładam sobie więcej tego czarnego. Wzmacniam tą linię i troszkę ją pogrubiam. I kolejno rysujemy sobie czarnym cieniem szwy. Czerwoną szminkę nakładam sobie też tutaj na środek nosa i w to miejsce przyklejam również brokat. I już tak wykańczając charakteryzację, użyję tego brązowego takiego pigmentu brokatu od Maxmo. I nim rozświetlę sobie tutaj brzegi tych kości. Teraz brwi. Mam taki czarny brokatowy pigment i naukładam go na brwi. I kochani, gotowe! Jestem bardzo ciekawa, jak się Wam się podoba ta charakteryzacja i przede wszystkim, czy stopień trudności jest na tyle okej, że bez problemu sobie go otworzycie na szybko przed jakąś imprezą i będziecie miały większość potrzebnych do tej charakteryzacji rzeczy. Nie chciałam Wam robić jakichś, wiecie, krwi, lateksów, bo jednak na to trzeba czekać, nim to dojdzie, no to jednak trochę czasu mija, także coś takiego, co możemy zrobić ze zwykłych kosmetyków do makijażu. Dzięki Wam bardzo za oglądanie, mam nadzieję, że tutorial okazał się być pomocny. Jak macie ochotę na więcej takich charakteryzacji na kanale, to dajcie znać w komentarzach. Dzięki bardzo, do zobaczenia i miłego Halloween. Pa, pa!